polskiej kulturze ma szczególne miejsce. Wszyscy mamy w pamięci obrazy Kosaków, Branta, przychodzi nam na myśl Janów Podlaskich. Natomiast film, który za chwilę obejrzymy, to jest film, który mówi o koniach, o których się nie pisze książek, o których nie maluje się obrazów, tylko to jest film o koniach, które są przeznaczone na rzeź i które do tego celu są często tylko i wyłącznie hodowane. Dlatego pomimo tego poetyckiego tytułu Niech wiatr rozwieje wasze grzywy, jest to film bardzo mocny, bardzo szczery, bardzo brutalny, który pokazuje, w jaki sposób obchodzimy się z końmi rzeźnymi w Polsce, pomimo tej całej ideologii, powiedzmy, konia, którą mamy zawartą w polskiej kulturze. Ale żeby tak Państwa nie straszyć do końca, to powiem tylko, że jest to też film o nadziei, bo to jest film o walce, po pierwsze o to, żeby w ogóle skreślić konie z listy zwierząt rzeźnych, a po drugie jest to film o walce o to, żeby ratować poszczególne konie. Takie sceny będą Państwo widzieli na filmie, kiedy konie będą wykupywane z targu koni w Skaryszewie. No i jest to film o walce, którą prowadzi Fundacja Tara i w związku z tym jest to również film o trzech paniach, które tę walkę prowadzą. Świat nie będzie oceniał nas za to, o czym mówimy. Świat oceni nas za czyny i za walkę ze złem. To jest ostatni moment, żebyśmy zlikwidowali targ dla koni rzeźnych w Skaryszewie. To jest ostatni moment. Dlaczego konie? Kocham je, ale w tarze są i świnki, i krowy, i psy, i koty, i kury, i kaczki, i osły, i bardzo, bardzo wiele innych gatunków. Ja kiedyś jeździłam konno, jestem chyba terapeutą, instruktorem jazdy konnej. Kiedyś bardzo kochałam konie z pozycji siodła. Dopóki nie zaczęłam pracować w weterynarii i nie poznałam drugiego życia, tych, które tak bardzo kocham. Wtedy zobaczyłam konie, które gniją za życia w komórkach i tam łańcuchy wrastają im w kark, a kopyta rosną jak narty. Tam poznałam konie, które nie mają blasku w oczach, które już nie wierzą w to, że zobaczą słońce. Wtedy powiedziałam, że zakładam pierwsze polskie schronisko dla koni i będę tak długo o nie walczyć, aż nikt w tym kraju nie podniesie bata na konia, nie wywiezie do rzeźni i nie wywiezie za granicę. To jest projekt ustawy o zakazie uśmiercania oraz ochronie domowych koni, osłów i pozostałych koniowatych. Ja proszę tylko jedno, niech wszyscy Polacy wreszcie powiedzą: kocham i walczę, ja to daję. Daję wszystkim Polakom, uratujmy konie. Jesteśmy gotowi, tu. A teraz dostańmy się do tych, którzy faktycznie zakażą mordowania polskich koni. Jesteśmy bardzo blisko do tego, żeby wykreślić konie z listy zwierząt rzeźnych i nadać im status zwierzęcia towarzyszącego człowiekowi. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce koni się nie je. Konie wyjeżdżają za granicę do rzeźni i to jest tylko kasa. A my wszyscy się nie godzimy na to i błagam, zróbmy wszystko, żeby te konie wykreślić z tej listy. Co roku, tak w Skaryszewie, co roku musimy pisać już 3-4 miesiące wcześniej przed Skaryszewem o tym, co tam się będzie działo. Sprzedajemy duszę, serce, no a potem widzimy to, co jest na tym targu, to, co jest w tych rzeźniach. I tak jak było powiedziane w tym filmie, zawsze wiemy, że jeden uratowany koń to jest 1000 innych, które jedzie do tej rzeźni. No i co tu więcej powiedzieć? Bierzemy się dalej do roboty. Może za rok, może za dwa, ale trzeba zmienić tą ustawę. Najpierw będą konie, potem może inne zwierzęta. Zmieniać świadomość. Uświadamiać ludzi, że wegetarianizm, weganizm jest naszą drogą do przyszłości. Inaczej zniszczymy planetę, zniszczymy wszystko. Zmieńmy tą ustawę, spotkajmy się w tarze najlepiej, bo to jest bardzo dużo pracy. Co prawda? Facetów. Właśnie. I kobiety, bo kobiety rządzą światem. Dziękuję panu.